Czy umiesz kogoś poprosić o pomoc, kiedy jej potrzebujesz? Ja zauważyłem, że mam z tym gigantyczny problem, jeśli mam kogoś poprosić o pomoc. Bardzo mocno się przed tym bronię i wolę jakoś wiele rzeczy zrobić sam, czy jakoś nie pokazywać tego, że potrzebuję czyjejś pomocy, że potrzebuję po prostu, żeby ktoś mi pomógł, bo sam sobie nie radzę. Dzisiaj widzimy świętego Pawła, który zwraca się o pomoc. Co prawda nie prosi o pomoc dla siebie, tylko dla chrześcijan w Jerozolimie, którzy potrzebują po prostu tej pomocy materialnej, ale święty Paweł nie boi się powiedzieć, potrzebuję waszej pomocy i chcę, żebyście byli hojni. W tych dniach właśnie czytamy te fragmenty z listu do Koryntian, które mówią o tej prośbie świętego Pawła. Czy umiesz prosić o pomoc? Czy umiesz być na tyle pokorny, żeby stanąć przed drugim człowiekiem i powiedzieć mu, słuchaj, nie daję sam rady, potrzebuję, żebyś mi w tym pomógł? Czy umiem się przyznać do tego, że nie ze wszystkim sobie radzę? Czy też jestem taką Zosią, Samosią, która ze wszystkim chce sobie poradzić sama i jest przekonana o tym, że właściwie tylko ja mogę pewne rzeczy zrobić i nie potrzebuję niczyjej pomocy. Dobrze jest umieć być pokornym i umieć poprosić o pomoc drugiego człowieka.